Szczęść Boże, bułka z masłem, czyli coś wam powiem wielkopostnie. Czy czujesz się wolnym człowiekiem? Bo Jezus stawia dzisiaj tezę, która może wnioskować zupełnie inny stan. Jeżeli trwacie w mojej nauce, jesteście prawdziwi moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Zwraca się do tych, którzy uwierzyli. Można więc powiedzieć, że zwraca się do nas. Główną myślą z dzisiejszej Ewangelii jest szukanie odpowiedzi na pytanie, co znaczy być prawdziwym uczniem. Tu nie chodzi o znajomość Jezusa, Jego nauczania, ale o żywą relację z Nim. Tu chodzi o pełne trwanie w Jego nauce, o przyjęcie tej nauki, by ona mogła w nas owocować. Przyjęcie wiary ma prowadzić do kolejnego kroku, do poznania prawdy o nas i wyzwolenia nas. Czasem przeszkadza nam w tym nasza duma. A tak w ogóle, to z czego jesteśmy dumni w swoim życiu? Pewnie znajdzie się kilka rzeczy na naszym koncie. Jezus idzie dalej w swojej nauce. Już nie mówi tylko o roli ucznia, ale także mówi o synostwie. Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Pochodzący z judaizmu chrześcijanie uważali się za lepszych od innych. Ileż razy niektórzy katolicy uważają się za lepszych od innych katolików, ponieważ są w takim czy innym ruchu, albo uczestniczą w takim czy innym rycie liturgicznym. Chciałbym, aby każdy z was czuł radość bycia chrześcijaninem. Bóg prowadzi swój Kościół, podtrzymuje go zawsze, a także przede wszystkim w trudnych momentach, powiedział papież Benedykt XVI. Niczym się nie różnimy, jeśli chodzi o cel wiary, którym jest Ojcostwo Boga. Próbujemy jednak poróżnić się w drodze do tego celu. Zebrani wokół Jezusa mówili, że są wolni, ale to nie była prawda, bowiem przecież rzymskie imperium trzymało ich w ryzach. A każdego z nas w niewoli trzyma grzech. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem. Taka prawda boli. Dlatego nikt z nas nie może powiedzieć, że w 100% jest wolnym człowiekiem, jeżeli grzech w naszym życiu ma się dobrze. Bycie wolnym to bycie całkowicie oddanym Chrystusowi. Wyznając Go swoim Panem i Zbawicielem, nawet gdy zdarzają się nam upadki, On zawsze z nich podnosi. Bycie uczniem, czyli poznanie prawdy, którą ogłasza Jezus, prowadzi do wolności, a ta znów pozwala wejść w relację synowską z Ojcem. W Jezusie każdy staje się dzieckiem Boga i zyskuje przez to prawo do przebywania w Jego domu. Nie możemy pozwolić, żeby prawda, iż Bóg jest naszym Ojcem, stała się tylko sloganem. Bo łatwo zaśpiewać czy wyrecytować Ojcze Nasz, ale za słowami musi jeszcze iść jakaś konkretna deklaracja i miłość do Jezusa. Warto nad tym się pochylić i zastanowić. Wielu ludzi przestaje być uczniami Jezusa już w momencie próby, kiedy okazuje się, że to wymaga zbyt wielkich poświęceń. A jeszcze bardziej odpycha ludzi to, że nieraz głosiciele nauki Jezusa nie dają dobrego przykładu, jak ją zachowywać. To te dzisiejsze hasła, że kler to, że kler tamto. To zgodne z powiedzeniem, modli się przed figurą, a diabła ma za skórą. Nie ma się co zrażać, ale mimo licznych przeciwności iść do przodu. Im więcej zakorzenieni jesteśmy w tej prawdzie, tym bardziej jesteśmy panami samych siebie. A im więcej panujemy nad sobą, tym mniej grzech jest w stanie nas opanować i złamać. Zadajmy sobie dziś pytanie, jakie jest moje podejście do wiary i nauki Jezusa? Czy Jego słowo daje mi realną wolność? Ma wpływ na moje decyzje? Z Panem Bogiem.